Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Kloskonie w Będzinie. I co, przejdźmy się po stanowiska, pokażę wam co nieco, co tutaj możemy znaleźć. Podpytamy ludzi, chodźcie ze mną, idziemy, zobaczymy. Tu na początku mamy wystawę Star Warsową. Wszelakie statki, X-Wingi, Sokoły Millennium, możesz trochę pokazać tu do kamery. Może chcecie coś powiedzieć, co tu macie jeszcze ciekawego? My mamy jeszcze podstaweczki do tych wszystkich zestawów, tak żeby kogoś coś interesowało, chciałby ładnie wyeksponować swoje modele, to zapraszamy na naszą stronę stawiamklocki.pl. Tak, tutaj można na stronie stawiamklocki.pl kupić wszystkie podstawki do modelów LEGO Star Wars, a także pod modele LEGO Speed Champions, które można tam zobaczyć, będą dostępne wkrótce. Należy śledzić naszego Instagrama stawiamklocki.pl, gdzie wrzucamy zawsze nowości i nowe produkty, które wchodzą do sprzedaży. Tam można też zobaczyć drukarkę 3D, która na żywo pokazuje, jak nasze podstawki powstają. Właśnie w tej technologii i przykładowe elementy, które wyszły właśnie z drukarek. Też nasz projekt jest otwarty, czyli jeżeli macie w domu własne drukarki 3D, czy dostęp do drukarek 3D, na przykład w szkole czy na uczelni, to zachęcam do ściągnięcia naszych projektów i wykonania ich samemu, ponieważ wszystkie pliki można pobrać za darmo. Jeżeli coś wam się naprawdę spodoba, co zrobiliście, to można mi wrzucić dolara, ale wszystko jest dostępne bezopłatnie. Dobra, dzięki wielkie, polecamy jak najbardziej. Wbijajcie. Idziemy widzowie dalej, przejdziemy do kolejnego stanowiska. Co tu państwo macie ciekawego? Cześć, jesteśmy firma Elwall. Aktualnie w naszym asortymencie mamy wieszaki do zestawów LEGO. Mamy duże, średnie i małe, bardzo efektowne. Pracujemy aktualnie nad gablotami do zestawów. Będzie możliwość dostosowania gabloty do każdego zestawu, jaki zechce klient. Podstawki już mamy, jest to drewno dębowe. Dopracowujemy tylko konstrukcję, połączenie plexi. Zapraszamy do zakupu. Właśnie takie by mi się przydały właśnie, bo jednak trzeba trochę chronić swoje klocki od kurzu. Tak, jeszcze plexi ma ochronę UV, kurz chroni, więc jest to super rozwiązanie. Tak, producent daje nam 10 lat gwarancji na właśnie ochronę UV naszych zestawów, więc no, jeżeli ktoś posiada jakieś droższe zestawy, no to idealna opcja do ochrony swoich skarbów. Dobra, dzięki. Dzięki. Co my tu mamy? Można też nakupować troszeczkę klocków. Przepraszamy. Przyciśniemy się, zobaczymy. Mamy tu kolejny sklep, kopalnia klocków w Dąbrowie Górniczej. Zobaczmy w gablotkach, co jest ciekawego. Troszeczkę starych bionikli. Friendsy. Co to jest? Technik. No same rarytas, widzom, jeżeli jesteście starymi fanami, to tym bardziej znacie tę serię. Troszeczkę jakichś wojowników, domki, Harry Potter widzę do góry, City. Jest tego całkiem sporo, o, nawet pojazdy z aut. Tu w ogóle jakieś takie fajne złote serduszko, złoty fig jakiś. W ogóle, ciekawe. Co my tu jeszcze mamy? Różnorodne elementy, figurki. Można tworzyć własne figureczki. Całkiem nieźle. Zobaczmy dalej, co mamy. Bo jest tego naprawdę całkiem sporo i w ogóle dużo osób na tym klockonie się zjawiło. Zobaczmy, co jest tu obok. Też można kupować jakieś zestawy. Okej, okay. Troszeczkę staroci, tam mamy jakiś zestaw Super Heroes, Adventure Time, tam jakieś okolicznościowe zestawy, można i kolorowankę sobie wziąć, pokolorować. O, widzę, że niestety, ale gadżety Klockonu już powychodziły, została skrzynka i ludzik, można było jeszcze zdobyć torebkę oraz kubek, no ale wiecie, widzowie, to jest bardzo chodliwy towar, a zresztą już jest połowa dnia niedzieli, drugiego dnia wydarzenia, także idziemy dalej. Mamy też tu stoisko z programowaniem, podpytajmy, podejdźmy. Programowanie to jest takie coś, dzięki czemu można coś powtarzać. Mogą panie coś opowiedzieć tutaj, co oferujecie? Więc tak, oferujemy 15-minutowe
lekcje pokazowe związane z programowaniem na Minecrafcie i w Robloxie oraz prowadzimy zapisy na takie zajęcia pełne, 90-minutowe, stacjonarnie oraz online. I tak, to właśnie. Stacjonarnie w jakim mieście, czy to ogólnopolskie? Nie, praktycznie w każdym większym mieście mamy swój oddział, także i ludzie z Gdyni i z Katowic się zapisują, także z tych chętnych jest sporo. Dobra, dzięki. Możesz pokazać bliżej, jak tu młodzi tworzą. Minecraftik jest zrobiony. Tak. No, nieźle. Idziemy zobaczyć dalej kawałek. Zobaczmy, tutaj sobie też budują z klocków. Zobaczmy jakieś gierki. Połącz dwa dowolne klocki. Co ci przypomina ta budowla? Połączymy, bo czemu by nie? Kapelusz. O, no to był taki, no kapelusz faktycznie. Nieźle, dobra, idziemy dalej. Mamy stoisko z naszymi książeczkami Ami, no chyba kto nie współpracował z Amitem, z twórców, to nie ma takiej osoby. Wszyscy. Zobaczmy różne książki, Lego Ninjago, widzę bardzo dużo Lego Jurassic World, DC, tam z tyłu też są i różne serie Harry Potter. No tu jeszcze z boku różne książeczki mamy, w ogóle jest w trakcie klockana promocja 3 za 2. Idziemy dalej, zobaczmy. Przed nami jest sklepik, krecik, sklep z marzeniami. Mamy starą gierkę, konsolę i tutaj dzieci grają w Lego Racers. Sam kiedyś grałem, bardzo fajna gra, polecam. Były dwie części. Panowie, co wy tutaj oferujecie? My tutaj oferujemy sprzedaż marzeń. Znaczy marzyć można za darmo, ale kupić sobie je można u nas. Sprzedajemy stare zestawy Lego z lat 80., z lat 90. Część jeszcze, no powiedziałbym, gdzieś z mojego dzieciństwa, ale oczywiście to już któraś jest sztuka, więc to nie są oryginalne z mojego dzieciństwa, ale część zestawów pamiętam swoich. Sprzedajemy tutaj, jak widać, zameczki, wyspy pirackie, dużo statków kosmicznych, baz kosmicznych, także wszystko, na co kiedyś można było tylko się popatrzeć. Sprzedajemy też katalogi w naszym sklepie internetowym, które też się kiedyś można było dosłownie patrzeć w różnych językach. Tutaj mamy akurat niemiecki. Rarytasy. Zameczki, piraci. No stare zestawy, do których się można było co najwyżej ślinić. Raczej za dzieciństwa miało się takie maluszki niż coś większego, a teraz możemy to mieć, możemy to zaoferować i składamy zestawy z miksów i je sprzedajemy w ten sposób. I tak to sobie funkcjonuje. Tak. Dziękujemy. Idziemy dalej, zobaczmy Bricksy.pl, sklep, który tworzy naprawdę, naprawdę dużo nadruków na klockach. Już dużo też powychodziło, no bo jednak jest południe, nie, drugiego dnia imprezy, ale zobaczmy, możesz trochę pokazać operatorze wszelakie nadruki. Mamy tu I Love Zabrze, mamy Bytom, miasto skreślone Bytom, są też inne nadruki, figurki z Lego Friendsów, Minecrafty, Spider-Man, wszystko dosłownie, czy nowe, czy stare, jak najbardziej tutaj w Bricksach znajdziecie. Idziemy dalej, zobaczymy wystawę Piotrka, jednego z uczestników Lego Masters. Mamy nawet jego tutaj karteczki, bez podpisu, gdzieś tam Piotrek pewno łazi, ale można zobaczyć wszelakie jego budowle. Mamy troszeczkę tutaj różnych wydarzeń organizowanych w Polsce. Bardzo fajny dinozaur, fajna makieta, bardzo mi się ono podoba, robotyczny. Na pewno fani dinozaurów i robotyki lubią takie zestawy jak najbardziej. O, tu mamy krąg z jednorożcami. Bardzo fajny zestaw w ogóle. No, Piotrek się tutaj postarał. Idę kawałek dalej. Mamy tutaj strefę spotkań na klockanie, gdzie są wszelacy twórcy i widzę, że teraz jest tutaj Buzz Taipan. Podejdźmy na chwilę. Buzz, mamy krótkie pytanie. No. Jak ci się podoba na klockanie? A w ogóle mi się nie podoba. Bez sensu. Więcej nie przyjadę. To czemu tu jesteś? Czemu cię zaprosili? Bo mi się bardzo podoba, a zaprosili mnie, bo mnie znają i tak przez przypadek, żeśmy się spotkali, to mnie zaprosili. Nie no, super mi się, no jak mi się może nie podobać? No co wy, kurde. Zajebista impreza, jestem z nich bardzo dumny, że udało się to zorganizować, mówiąc wielki szacunek Brodaty, wielki szacunek Klockowizja, także naprawdę kozak to zrobili. Jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumny, nie? Zrobili największą klockową imprezę. Ja
jaka w tym kraju jest, i zrobili ją najbardziej profesjonalnie, jak można to zrobić. Więc jest super, mam nadzieję, że to jest tylko pierwsza edycja i że zaraz będzie dalsze, nie? Też mamy taką nadzieję, idziemy dalej, zobaczmy, co tam jeszcze na kolejnych stanowiskach się znajduje. Mamy promo klocki, no to chyba każdy fan Lego zna tą stronę, bo tam możecie zdobyć wszelakie zestawy w dobrych cenach. Jest to taka wyszukiwarka, więc serdecznie wam polecam. Mają też oni swoje stoisko z samochodami, Speed Championsy wszelakie. Widzę, że tutaj obok też są takie modularowe zestawy, jak Daily Bugle, jakieś hotele, z Ninjago Movie nawet, i z Legacy, i ogólnie Ninjago. Mamy też zestawy z Harry'ego Pottera, Batmana. No jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Zobaczmy jeszcze tutaj z boku. W ogóle widzę, że za nami jest Brodaty. Brodaty, Brodaty, cześć, witam serdecznie, jesteś na materiale. Powiedz mi, organizatorze, słucham, czy impreza się udała? To ja może spytam, odwróćcie kamerę tam. Czy podoba wam się na imprezie? Jasne! To jeszcze raz, czy podoba wam się na imprezie? Udała się! No i bardzo dobrze. Uważam, się podoba? No jak najbardziej, super impreza. Jedna z lepszych. Gratuluję. Uważaj, co mówisz, bo stoję bardzo blisko. To może ja ucieknę? Tak poza kadrem. Ja mam tam jedna z lepszych. Najlepsza. A za rok będzie przenajlepsza. Dobra, zobaczymy, wierzę na słowo. Tutaj okazuje się, że jest wystawa Lego Vintage, naprawdę dużo starych zestawów, więc starzy fani Lego naprawdę ich znają. Przejdźmy się dookoła stolików i zobaczmy, co się ciekawego znajduje. Troszeczkę jakichś kosmicznych zestawów, dużo naprawdę starych techników. Ja akurat w ogóle nie jestem fanem technik, ale tutaj widzę, że robią robotę. Pamiętam w ogóle te figurki stare, jest ich naprawdę całkiem sporo. No śmiesznie one wyglądały, no to musicie przyznać. Idziemy kawałek dalej, zobaczmy. Tu są troszeczkę coraz to nowsze techniki. Ale naprawdę z lat 90., zapewne też i 80., nie pamiętam dokładnie, kiedy te techniki wleciały. Zobaczmy tutaj też i ciekawsze o wiele rzeczy. Troszeczkę jakichś mechanizmów. O, tutaj można pokazać. Nawet zrobiony toy z tyłu. Widzę. Ciekawie to naprawdę wygląda. I chodźmy, przejdźmy dookoła jeszcze, zobaczmy. Tutaj się panowie, widzę, śmieją z daleka. Z ciebie? Absolutnie. No, mów. Mi się tutaj bardzo podoba i sobie rozmawiam tutaj z VIP-em, który się tu wtrynolił, a mi się to bardzo podoba. Sam jest Apple, co masz do powiedzenia? Najlepsze prace tego eventu to tutaj macie przed sobą, sprawdźcie to. Eric Trax, M1 Longer i oczywiście Nonius. Co tu tutaj dużo mówić, lepiej nagrywajcie te prace, a nie mnie tutaj. Chłopaki po prostu show takie mają, że sam po kilka razy tutaj przychodzę. No ma rację, po co pokazywać ludzi, jak można pokazywać klocki, nie? No wiadomo. Dobra, przejdźmy dookoła, zobaczmy, jeszcze trzeba się troszeczkę poświać. O, tu jest coś, co mnie o wiele bardziej ciekawi, bo akurat techniksów właśnie nie lubię, ale są piraci. Więc ja może nie zbierałem piratów, bo jestem zbyt młody, ale widać przeróżne statki, żagle na pewno robią robotę, szczególnie te pirackie statki właśnie z takimi szczaszką, skrzyżowanymi szablami, to wygląda naprawdę nieźle, więc starzy fani na pewno są właśnie zadowoleni. O, barakuda taka. Tu mamy jeszcze mniejsze statki, jakieś troszeczkę dżunglowe zestawy. Pamiętam, że też miałem kiedyś kilka takich figurek właśnie tych wyspiarzy. Pamiętam, że w ogóle były teorie przy 14 sezonie Ninjago właśnie z wyspiarzami. Stare czasy. Zobaczmy, przejdźmy jeszcze dookoła. Troszeczkę jakieś imperialne figurki, zestawy. No jest to ciekawe naprawdę, jeżeli was to interesuje. No, wystawa vintage, co tu tutaj dużo mówić.
Mamy tutaj troszeczkę jeszcze zestawów, między innymi piratów, jakieś plakaty, obrazy, można coś tutaj zakupić. Idźmy dalej, mamy troszeczkę serii Lego Cast, też dla starych widzów. No akurat fanem średniowiecznych klimatów jestem i podobają się one jak najbardziej. Zobacz, różnorodni rycerze, Robin Hood i jego koledzy z branży, zamki. Co tu jeszcze mamy? Mamy troszeczkę jakieś koniki, naprawdę dużo ludzików. No akurat dużo tutaj do powiedzenia nie mam, więc wybaczcie widzowie, ale no jest to naprawdę ciekawe, jeżeli ktoś lubi właśnie takich klimaty. Dobra widzowie, idziemy na sam środek hali. Mamy tutaj gierkę Lego Tukaj Drive, więc zobaczmy, przejdźmy. A co ty znowu tu? Dzień dobry. Co tam? Co ty chcesz? Ja nic, absurdnie. Ja chciałem iść do Brixi, to mi tutaj zostawiłeś drogę. Nieładnie tak. Dobra, idziemy. Czekaj. Kanał Rockstar Wojtek, tam będziecie mieli w komentarzu napisane i ekipa Poznańskiego Kloca. Będziecie mieli, tak, i Stachu, wszystkie kanały będziecie mieli tam w komentarzu przypięte. Ty patrzcie widzowie, jeszcze się promuje. Cloud. Z przyjemnością podlinkuję, albo nawet w opisie może podlinkuję nasze kanały, więc subskrybujcie. Zobaczmy tutaj jak grają. Jest i Rafał, jak ci się podoba na klockonie? Niesamowicie, właśnie przegrywam. Ajajajaj, no musisz się bardziej postarać. Muszę spróbować. Takie jest życie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Trudno. Dobra, idziemy dalej, zobaczmy jak tu grają jeszcze na PlayStation 5 od Daniela strony. O, jest w ogóle puchar z Lego Masters jak najbardziej. No, podejdźmy, zobaczmy, dotknijmy ten puchar po raz nie wiem który już z kolei, ale jest. A może trzeba wziąć ten puchar i uciec, no nie wiem, no przydałoby się, nie, do kolekcji. Idźmy jeszcze tu, zobaczmy w stronę Daniela, jak też gra, możesz pokazać. Tu co jest z drugiej strony, mamy blocki, kolejny rodzaj klocków, kolejna firma, która prowadzi takie typu rzeczy. Widzę, że tutaj dzieciaki się bawią, mają tory, mają dużo klocków, jest to bardzo duże stoisko. Podejdźmy bliżej. Stacja Januszowa. I zobaczmy, co ta firma oferuje. Akurat ją znam, akurat nigdy nic od nich nie budowałem. No ale zobaczmy. Jakieś troszeczkę nawiązujące do City zestawy, jakieś samochody, samoloty. No robi to na pewno robotę. Możesz tu jeszcze pokazać z tej strony, jak to wygląda. Dużo widzę jakichś mniejszych, większych zestawów. Robi to naprawdę niezłą robotę i przejdźmy do jednego z ciekawszych stoisk, Bricks and Fix tutaj, gdzie o, Jojo akurat nagrywa materiał. No i co? Jest wystawa. Można coś od nich kupić. Podejdźmy, zobaczmy. Ponagrywamy ich, którzy sami siebie nagrywają. Zobaczmy. To wszystko znajdzie się w ogóle w Krakowie, w Muzeum Bricks and Fix. Ja akurat byłem, ale jeżeli nie byliście, no to polecam jak najbardziej zajrzeć. Chodźmy, przejdźmy też tu dookoła, zobaczmy, to o, w ogóle jest trochę dużo unikatowych jakichś figureczek z jakichś komikonów, robi to naprawdę niezłą robotę. Overwatch, no tego akurat w Krakowie nie widziałem, być może tutaj dołożyli, ale jest jedna z moich ulubionych w ogóle figurek kolekcjonery, widzę. No, całkiem niezłą, w ogóle Cashor Howard też jest fajny w formie Deadpoola. Nie, naprawdę dużo fajnych figurek. Jest troszeczkę także i zestawów, jakieś Star Warsy, stare zestawy, o. To jest pierwszy zestaw ze Star Warsów. No. Tu masz Grand City. Luke i Darth Vader, Lego System, jest dużo naprawdę fajnych zestawów, które no niestety, ale kosztują dosyć krocie. Przejdźmy tak od boku, zobaczmy. Tutaj można budować na czas zestaw z Lego. Aha, akurat teraz jest przerwa, wcześniej jeszcze Jojo tutaj na stoliku w ogóle budował wszelakie zestawy. Wczoraj Chewie, a dzisiaj budował Atari konsolę. Chodźmy jeszcze, zobaczmy tu, bo została nam jedna rzecz do pokazania. O, tu na przodzie jeszcze mamy troszeczkę Star Warsowych zestawów. Mamy statki Kylo Rena, gdzieś tam Boba Fetta widzę, jakieś AT, różne bombowce wszelakie. Jest naprawdę dużo zestawów, chociaż nie jest to nic nadzwyczajnego. O, fajny Grievous, w ogóle stary zestaw. Masa jakichś starych figureczek. To są figurki Mega Space Fightera, nie? Z tych animacji. No, tutaj masz tego mamy oficera. Nawet logo Mega Space Fightera. Kamila niestety na razie nie widzimy tutaj, może go jeszcze złapiemy.
mamy troszeczkę różnych tu postaci, mamy R2D2, jakiegoś Jodę do zbudowania, Baby Jodę, w ogóle rameczki. Grogu, no bardziej Dingrogu, nie Baby Jodę, co? No, Star Warsów cię zabiją. No dobra, przepraszam panu Star Warsu niestety, ale no Grogu wiadomo. Fajne rameczki z figurkami, akurat czarne, takie zwykłe, ale wygląda to całkiem nieźle, chociaż tam widzę z tyłu jest Gwiazda Śmierci, więc to już jest troszeczkę lepiej. Tam zresztą na tej drugiej ramce też, tu jest tylko taka czarna, bez niczego. No, tu mamy jeszcze Sokoła Millennium, tą dużą wersję zestawu. Jest. No, UCS, tutaj dobrze operator kamery mówi. Mamy Mos Eisley jeszcze, mamy wszelakie jakieś speedery, X-Wing nowy. I tu, co mnie jedno z najciekawszych rzeczy ogólnie na klockonie, czyli prasę Justyny związaną z LEGO DOS, w ogóle jej prasami wszelakimi, z różnymi galeriami sztuki, można powiedzieć. Tu mamy jakąś pracę z rybami, tam z kwiatami drzewa. Naprawdę wszystko to bardzo ładnie wygląda. Niestety, ale Justyna w tym momencie nie znajduje się tutaj na stanowisku, a chciałem ją o niektóre rzeczy zapytać, ale wygląda to naprawdę całkiem nieźle. No, tu mamy klimat piratów, jakieś pizza. No naprawdę kosztuje to jej nie mało czasu i pracy, bo to nie jest takie łatwe widzowie, jak się wydaje. No, ta praca ze statkiem jest bardzo fajna. Chciałem w ogóle mieć tą figurkę, niestety nie udało mi się jej zdobyć. I też jedno z ciekawszych dzieł jest mozaika. Jest też właśnie zrobiona z LEGO DOS. No wygląda to całkiem nieźle, no to muszę przyznać. Robi robot. Mam jeszcze jedno stanowisko tutaj z boku, OSP Grodziec z Będzina. Mamy też wystawę w ogóle PG Lego, którego gdzieś tutaj na evencie też można było spotkać, ale niestety nam się zapodział, pewno poszedł sobie na przerwę. Różne prace na płótnach, ogólnie zdjęcia, wygląda to całkiem nieźle i polecamy, jak najbardziej wpadajcie. Widzowie, no to co, żegnamy się z wami. To była troszeczkę chaotyczna relacja z klockonu w Będzinie. Bardzo fajna impreza, poznałem naprawdę dużo osób. Dużo stoisk jest, więc naprawdę świetna impreza. No i polecam, no co jak co, klockowizji brodatemu geekowi się udało. Więc polecam, jak za rok będzie impreza, a geek już mówi, że będzie, to wpadajcie koniecznie, ja też postaram się być. No to co, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Łapy w dół, tak. Dobra.